zwana sesja budżetowa, najważniejsza sesja roku, będzie miała miejsce 29 grudnia na sali obrad Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Szanowni Państwo, przejdziemy do kolejnej prezentacji. Kogo ja tutaj widzę? Może uzupełnienie Wydziału Organizacyjno-Prawnego. Widzę, że tam jest komendant gminny Łukasz Kwiatkowski. Mieliśmy spotkanie dwa dni temu z prezesami naczelnikami OSP w Ogorzelinach. Dotarł do nas też pan dyrektor przychodni wiejskiej gminy Chojnice, pan dr Jan Kowalski, który w kontekście choćby życzeń opłatkowych pewnie też w tym temacie coś powie. No niestety wraca COVID. Wraca COVID. Muszę Państwu powiedzieć, że na spotkaniu przedwigilijnym w Ogorzelinach jednostka OSP, no władze jednostki OSP, prezesi naczelnicy zrezygnowali z obawy przed zarażeniem się, załapaniem tak zwanej choroby. My to rozumiemy, my to rozumiemy. Natomiast myślę, że nasza brać strażacka robi ogromną pracę w gminie Chojnice. W tej kadencji no, też miała szczęście na ogromne dofinansowanie, bo jeśli dwa dni temu gościliśmy w Urzędzie Gminy i poza terenem jednodniowego wójta gminy Chojnice, Artur Wegner, przedsiębiorca z Tucholi, który wygrał licytację na fotel wójta gminy Chojnice w zeszłym roku za kwotę 1100 zł. Właśnie nie rozumiem, dlaczego fotel burmistrza czy fotel starosty wyżej został wylicytowany, ale to w różnych miejscach, tak? To nie była akurat w jednym miejscu licytacja. Mam nadzieję, że w styczniu przy kolejnej edycji ten fotel wójta będzie bardziej wylicytowany. No ale to tak sobie oczywiście żartujemy. Także kiedy jednodniowy wójt z Tucholi, przyszły mieszkaniec Karzyków notabene, gościł z wicewójtem w szkole w Karzykowach, gdzie jedli w tym dniu posiłek regeneracyjny dla uczniów, szpaghetti pyszne, tak, szpaghetti trafili, posiłek regeneracyjny, szpaghetti, a potem byli w OSP w remizie w Karzykowach, no to miał wątpliwości, czy oni są w Państwowej Straży Pożarnej, czy w ochotniczej, tym bardziej, że tam była inspekcja, kontrola z Państwowej Straży Pożarnej z Chojnic, akurat z wiek okoliczności, tak? Także Łukasz, co tam na w naszym świecie bezpieczeństwa? Bardzo proszę. Chciałem też podziękować Panie Panu Kultyku za coroczny pomysł finansowy dla jednostek OSP. Teraz właściwie co roku się zwiększa, bo sami widzisz, jakie są potrzeby dla jednostek, dla druków. Niestety taki sprzęt czy umundurowanie strażackie z roku na rok teraz jest droższe, dlatego tym bardziej dziękuję Wam, że jako sołtysi, ale też i mieszkańcy widzicie też potrzeby i z tego funduszu sołeckiego dzielicie się tymi środkami. Także jeszcze raz w imieniu strażaków z jednostek na terenie gminy Chojnice bardzo dziękuję. Z takich wiadomości, to tak jak właśnie tutaj Pan Wójt przekazał, odbywają się teraz właśnie spotkania opłatkowe w jednostkach. Niektórzy rzeczywiście z obawy na znowu panujący grypę, czy COVID, czy też zwykłą grypę, to też obawiają się i rezygnują z takich spotkań opłatkowych. Natomiast z takich zakupów sprzętowych, najważniejszych jakie były, to jednostki te starają się ubiegać się o dofinansowania z różnych innych instytucji, choćby teraz dość duży zastrzyk finansowy nie ma to pana przewodniczącego, bo bym miał okazję również podziękować przewodniczącego powiatu, przepraszam, żeby dokończyć. Otrzymaliśmy 100 tysięcy złotych dla jednostek na zakup motopomp. No i zakupiliśmy te 3 motopompy. Czy łąki nie dał panu powiatu chojnickiego? A tak, też jest, też i na pewno mocno się też starała, aby i też no, myślę, że im Mateusz też mocno starał się, ale się pomijają Mateusz. Staram się, żeby mocno taką środki pozyskać. Nie ukrywam, że na przyszły rok została nam już ostatnia jednostka, którą chcemy doposażyć w motopompę, tą nowoczesną motopompę pożarniczą. Jest to jednostka ze Sławecina i możemy powiedzieć, że już wszystkie jednostki z terenu gminy Chojnice będą miały, czyli 12 motopomp już tych nowoczesnych. Trochę będzie żal, bo takie motopompy też używamy na zawodach, gdzie były te stare motopompy, czasami one dobrze mogły kasznąć, parsknąć.
już ich nie będzie. Będą już te nowoczesne motopompy, ale czy taka motopompa służy do, przede wszystkim do działań przeciwpożarowych. I taka moja jeszcze prośba do panów sołtysów i sołtysek na ten przyszły rok, jeśli są te środki przekazane, a wiem, bo już mam taki, taką rozpiskę już otrzymałem. Natomiast prośba jest taka, żeby też się konkretnie pytać strażaków, co by chcieli zakupić, bo czasami to są takie zakupy, które mogą później, dokładnie nieprzemyślane, ale mogą później generować niepotrzebne koszty na przykład utrzymania. Dlatego też, jeśli już dajecie, bardzo się cieszę i chciałbym, żeby ta kwota co roku się zwiększała. Natomiast warto też się zapytać druhów, strażaków, którzy wnioskują o te środki, co konkretnie jest też potrzebne do zakupu. I jeszcze jedna rzecz, żebyśmy te zakupy robili w ciągu całego roku, nie na sam koniec, bo na sam koniec wtedy się ten budżet sołecki chce się wypróżnić i wtedy są właśnie problemy, bo są takie, że szybko faktury, szybko zakupy sprzętu i czasami wtedy właśnie są te zakupy trochę nieprzemyślane. Dlatego taka prośba, żeby jak już będą wnioskować od was druhowie, to żeby to bardziej konkretnie na jaki cel i żeby to realizować w ciągu danego roku. Dziękuję. Jeśli jakieś pytania, to odpowiem. Szanowni Państwo, ja mam też taką prośbę tutaj do pana komendanta gminnego OSP Łukasza Kwiatkowskiego, do pełniącego obowiązki szefa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Irka Płodzińskiego, też do was sołtysów, żebyście jednak corocznie sprawdzali te strategiczne hydranty. Wiecie, o czym ja mówię. Przykład pożaru na przykład w Ogorzelinach. Oczywiście to nie znaczy, że gdyby ten pierwszy hydrant od razu działał, żeby tam te zniszczenia były mniejsze. Oczywiście tam podano od razu z innego hydrantu, to było w pobliżu Domu Kultury Ogorzeliny. Mówię o pożarze w dużym gospodarstwie Łoś, ale dobrze wiedzieć, bo dzisiaj zgodnie z ustawą czy zaopatrzeniem zbiorowym jeszcze hydranty już nie muszą być, tak? Ale dla naszego dobra dobrze wiedzieć, żeby ten sołtys i miejscowa OSP i inny zakład gospodarki komunalnej, bo tam kolego prezesie tam wystarczyło tam zrobić mały manewr, ja nie wiem, czy już tego nie zrobiliście w tych Ogorzelinach. Ważne, to nie musi być 20 sprawnych hydrantów, ale niech to jest 5, 6, 7 strategicznych. Oczywiście ambicje jednej jednostki było, żeby mieć 1000 km węży, ale nie przesadzajmy z tymi kilometrowymi wężami, ale do tej długości, nie wiem, 100-150 metrów, żeby jednak ta sieć taka strategiczna w tych miejscowościach była zorganizowana. Szanowni... Okej. Okay. Czy pytania do pana komendanta? Nie widzę. Dobrze, przechodzimy w tej chwili dalej. Nie ma tutaj dzisiaj pani dyrektor Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska, Ania Michalak, jest na urlopie. Tak tylko w paru zdaniach w temacie tejże tematyki. No wczoraj uczestniczyliśmy w otwarciu dużego zakładu zagospodarowania odpadów. Muszę Państwu powiedzieć, że z galerii 3,5 hektarowej gmina Chojnice ma około 1 000 000 dochodów. Podatek rolny 2 miliony. Komunikacja sama miejska to są 2 miliony ponad. Natomiast ZZO to jest 2 miliony. Czyli najlepszy podatnik dochodów dla gminy Chojnice to jest ZZO Nowy Dwór. Oczywiście, kiedy wczoraj była ta uroczystość otwierania tego zakładu z udziałem wszystkich samorządowców powiatu czuchowskiego, chojnickiego, z udziałem zaproszonych gości, starosta, marszałek, pan poseł Lamczyk, to pan prezes mówił, że do 2035 roku, jak dobrze pamiętam, chyba tylko 10% balastu śmieci dostarczanych na wysypisko do Nowego Dworu, a w skali roku jest tego około 65 tysięcy ton. Każdy z nas produkuje śmieci kilogram dziennie. Kilogram dziennie. Koszt utylizacji tego kilograma to jest złoty 15. Czyli niesiecie, nie wiem, do pojemnika na śmieci coś, co waży, nie wiem, 4 kilogramy, to nie dużo 4 kg, tak? To już to 5 zł kosztuje koszt utylizowania. Stąd ta opłata śmieciowa 30 czy 28 zł. Natomiast, Szanowni Państwo, zmierzam do czego? Jeśli my dzisiaj mamy jeszcze znaczące dochody, 50% tak zwanej opłaty składowej, tak zwanej kary za to, że ten śmieć, eternit, oczywiście to jest specjalna kwatera, czy śmieci zmieszane, nieposegregowane trafiają na tą górę śmieci, to 50% opłaty składowej, tak zwanej kary, trafia do budżetu gminy.
z tego co ja wiem, to jest około 200 zł od tony. Czyli około 100 zł od każdej tony składowanej na tej górze śmieci trafia w następnym roku po rozliczeniu, chyba do końca marca, do moich urodzin akurat, ta kwota. I muszę Państwu powiedzieć, że ta kwota ciągle się zmniejsza. Ciągle się. Dlaczego? Dlatego, że ten, słuchajcie, ta nowa hala segregatornia, którą wczoraj otwieraliśmy, zwiedzaliśmy ją na tym objeździe za 60 milionów złotych, no spowoduje, że tych śmieci docelowo ma być tylko 10% wszystkich śmieci tej masy, czyli z 65 tysięcy, około 30 tysięcy ton zostaje w Nowym Dworze, a docelowo ma być tylko 10%, 6 tysięcy ton, czyli spada nam dochód z tej firmy. Dochód, ale spada w jakiej to postaci? W postaci opłaty środowiskowej. Ale żeby to osiągnąć, pojawiają się nowe hale, tak? I ten podatek 30 zł od metra nam się rozszerza. Czyli inaczej mówiąc, kosztem tak zwanych kar z opłaty środowiskowej pozyskujemy nową bazę podatkową. Przypominam, że gmina Chojnice, nasza gmina, którą wszyscy tutaj reprezentujemy, ma ponad 20 hektarów powierzchni produkcyjno-usługowej. 20 hektarów. Czyli 30 zł za metr kwadratowy, no to macie 6 milionów samego podatku od budynków. Są gminy wiejskie w Polsce, które tego podatku mają prawie zero. Bo gminy powegrowskie, gdzie były sklepy gejsowskie, nawet sklepów gejsowskich nie ma. Także przybywa nam tych hal produkcyjnych, usługowych, segregatorni. Natomiast ubywa nam tej opłaty środowiskowej, no z punktu widzenia ekologii, to dobrze, tak? No, można powiedzieć, no co to za dochody gminy, które wpływają do budżetu gminy z tytułu powstawania góry śmieci, tak? Poza tym, szanowni Państwo, chcę tylko też powiedzieć, że pewnie w przyszłym tygodniu podpiszemy umowę z firmą Prezero, która wygrała przetarg na wywóz śmieci na 4 lata. Ktoś może powiedzieć, dlaczego na 4 lata? Po co gmina ogłaszała przetarg na 4 lata? Czemu nie na rok? Czemu nie na 2? Dlatego, że chcieliśmy zachęcić inne firmy, które by przystąpiły do tego przetargu, które nie mają na przykład, nie są przygotowane sprzętowo, logistycznie, nowe śmieciarki, kolejne tysiące pojemników na śmieci, bo przepraszam się, dzisiaj mamy 6 tysięcy gospodarstw domowych, przy każdym gospodarstwie domowym mamy ile? 3 różne pojemniki, tak? A popiół to 4? Czy 5? Ojej, w Chojnatach kompostować, Mirek. To jeśli inna firma chciałaby wyprzeć w procedurze przetargowej Prezero, to zobaczcie, 6 tysięcy gospodarstw domowych razy średnio 4, to 20 tysięcy pojemników musiałaby zakupić. Czyli żeby stworzyć konkurencyjność, stąd żeśmy wyszli z założenia, co, laska cię opuściła? Czyli no i muszę powiedzieć, że osiągnęliśmy na swój sposób swój cel, bo jedna firma, konsorcjum złożone Zakład Usług Komunalnych Czersk wspólnie z ZZ-o Nowy Dwór przystąpiło też do przetargu, ale biorąc pod uwagę ten rachunek ekonomiczny, że muszą kupić kolejne śmieciary, muszą kupić kolejne tysiące pojemników na śmieci i tak przegrali z Prezero, czyli dotychczasowa firma, która myślę, że dobrze nas obsługuje, jak Państwo wie, nie ma większych uwag. Z drugiej strony ja się cieszę, że oni wygrali. Zresztą pani prezes wczoraj w ZZ-o pogratulowałem wygranej. Umowa w przyszłym tygodniu będzie podpisywana. Ale myślę, że właśnie zaproszenie innych firm spowodowało, że ta firma startując i wiedząc, że będzie miała konkurencję, bo nawet informowałem, że będzie konkurencja, nawet była tutaj w Nowym Dworze, żeby nie wystawiali jej konkurencji. Także wiecie, takie nasze działania są trochę niekonwencjonalne. Natomiast no, śmieci będą droższe od przyszłego roku gdzieś o 12%, jak dobrze pamiętam. Ale ZZ-o Nowy Dwór wspólnie z Zakładem Usług Komunalnych Czersk, ich oferta była o 30% droższa w stosunku do tegorocznej naszej, czyli o 20% droższa od Prezero. Natomiast ktoś może powiedzieć, no tak, ale za 4 lata ogłaszamy przetarg, a jakie będą ceny? Zgodnie z ustawą wszystkie umowy podpisywane powyżej pół roku podlegają tak zwanej ustawowej waloryzacji według wskaźnika GUS chyba, tak, panie mecenasie, tak? Czyli gdyby była deflacja, w co nie wierzymy, tak, to wtedy gmina mniej by zapłaciła. Jak będzie inflacja in plus, a na pewno, no to wtedy będzie tak zwana waloryzacja tej umowy. Czyli jak gdyby dwie strony, gmina czy ta firma jest zabezpieczona prawno, pod względem prawnym i finansowym. Chcę tylko powiedzieć, że w tym systemie dzisiaj 30-28 zł, jak kompostujemy,
Niestety już w tym roku brakuje nam 200 tysięcy złotych do zbilansowania na zero. 200 tysięcy. Już się nie bilansuje. Oczywiście, że gminy mogą dokładać, tak jak dowody do ścieków. Kiedyś, jak ta ustawa weszła w życie, nie wolno było dopłacać. W tej chwili można. Przecież można nawet tak zrobić, że za śmieci nic nie będziemy płacili. Tylko gmina by musiała 6 milionów złotych z budżetu kosztem inwestycji wyłożyć. I można, tak? No, no bez sensu byłoby na to, jak na marginesie. Można. Natomiast, Szanowni Państwo, w przyszłym roku przy tej podwyżce 18% niestety dla zbilansowania tej opłaty śmieciowej zabraknie 500 000. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Między innymi na wniosek tutaj siedzących mojego organu doradczego, Kolegium Rady, Robert Piesik, Bożena Borowicka, żeby tej, Stefan Gruziński, żeby tej opłaty nie podnosić. Ja rozumiem, że są wybory. Tym razem nie protestowałem, ale miejmy świadomość, że jeśli do końca roku nie będzie podwyżki, bo takie są ustalenia, to niestety od 1 stycznia 2025 musi być dla zbilansowania podwyżka. Musi być. No chyba, że wiecie, no każdy z Was jak czyta to jakiś tam artykuł, albo siebie tam gdzieś widzi, albo nie widzi, to są wszędzie miliony, tak? Miliony. I te miliony są właśnie kosztem coś za coś, tak? Czyli to tyle, jeśli chodzi o tutaj Wydział Ochrony Środowiska. Mamy też takie fajne plany i tutaj z panią sołtys Klawkowa i z panem sołtysem Piotrem Parzonko-Lipińskim, żeby kolejne takie parki wiejskie zakładać. Prowadzimy rozmowę. Tutaj z panią Zosią Zdebską przed chwilą rozmawiałem. Też chcemy spotkać się z właścicielami nieczynnego sklepu GSO-skiego w Wrocławkach, żeby go wykupić i wyburzyć. I taka cała przestrzeń piękna się tworzy. Także na osłodę, bo akurat w Wrocławkach chyba mamy dzisiaj najbrzydszą drogę powiatową, to przynajmniej byśmy ten teren troszeczkę choćby uporządkowali, pani Zosi. To tak na marginesie. Dobrze, przechodzimy. A pan mecenas? Panie wójcie, szanowni państwo, temat dotyczący wiec zarówno radnych, jak i sołtysów. Chciałbym zakomunikować, zasygnalizować, żeby się państwo nie zdziwili, że na najbliższej sesji radni będą podejmowali uchwałę zarówno w sprawie diet radnych, jak i sołtysów. No niestety nie będzie podwyżki. Żyjemy w państwie prawa, jednak to prawo jest strasznie niepewne i interpretacje jego są w zależności od części kraju także różne. Do województwa pomorskiego dotarła fala wyroków sądów administracyjnych, które stwierdzają, że państwa uchwały czy diety dotyczące państwa diet muszą być publikowane w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego, więc to będzie taka kosmetyczna sytuacja, że te stare uchwały będą traciły moc, nowe uchwały będą podejmowane i one będą publikowane w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego. No ale oczywiście kwoty się nie zmienią, no chyba, że oczywiście państwo radni będą podejmowali inne decyzje. Projekt jest, że te diety będą pozostawały bez zmian. Dziękuję uprzejmie. Poproszę w tej chwili Irka Kłodzińskiego, który reprezentuje Gminę Zakład Gospodarki Komunalnej. Widzieliście dwa światy. Starą hydrofornię w Ogorzelinach i nową. Zimno było jak cholera. Już uprzedzam też pytania. System grzewczy tutaj tej wiaty integracyjnej państwa Skurczewskich to prąd i rozprowadzenie spirali w tej podłodze i ten tutaj klimatyzator też grzeje. Aż za ciepło, no nie? Chcę też tylko zakomunikować Państwu z przykrością, że nasz prezes Arkadiusz Weder w tej chwili walczy z bardzo ciężką chorobą. Powtarzam, walczy z bardzo ciężką chorobą. Także, Panie Irku, najważniejsze inwestycje tej kadencji, one przechodzą po części na przyszłą. Kwota 25 milionów złotych, porządkowanie gospodarki wodociągowej w południowo-zachodniej części gminy Chojnice. Ja to jak gdyby ten artykuł, jak zauważyliście, troszeczkę powtarzam, ale to jest ciągłość z tym rozprowadzaniem tego wodociągu. Także myślę, że nie sposób w tym artykule też tego nie podkreślić i nie zauważyć. Bardzo proszę, Panie Irku. Dziękuję bardzo. Mam czas ograniczony do 5 minut, czy mogę dłużej? My wiemy, że macie... W jakim trybie? Sprostowania. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. W trybie obrażania. Jak ktoś kogoś obraża. Dziękuję bardzo. Najgorzej jest bez trybu. Zanim przejdę do inwestycji, może powiem Państwu, czym my się zajmujemy, bo
Właściwie wszyscy wiedzą, że ten GZGK istnieje. Wszyscy wiedzą, że te ścieki i ta woda, ale to tak do końca już coraz bardziej nie jest. My od pewnego czasu troszeczkę rozszerzamy swoją działalność. To wynika oczywiście pewnie z jakichś potrzeb naszego właściciela, czyli gminy Chojnice. Od pewnego czasu stajemy się operatorem na przykład sieci kanalizacyjnej. Mamy już ponad 10 km sieci kanalizacyjnej, głównie w miejscowości Haszykowy, ale również kanalizacji deszczowej. Kanalizacji deszczowej, oczywiście. Proszę Państwa, obsługujemy od trzech sezonów ścieżki rowerowe. Mówiąc krótko, zajmujemy się utrzymaniem. Na pewno Państwo to wiedzą, bo współpracujecie z naszymi pracownikami wyznaczonymi do tego. A od 1 stycznia będziemy zajmowali się również wynajmem nieruchomości. Tak się złożyło, ponieważ nasza dawna siedziba na ulicy Drzymały została wyremontowana, jest na etapie odbiorów i będzie wynajmowana Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Ten obszar dotyczący zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest taki, oczywiście jest to nasz zasadniczy obszar działania. I tutaj najważniejszą rzeczą, jaką udało nam się zrobić w ostatnich 4 latach, co dotyczy każdego z mieszkańców gminy, to jest wymiana systemu odczytu wodomierzy na system radiowy. To jest dla nas o tyle istotne, że tak jakby po pierwsze zaktualizowaliśmy sobie dane, bazę naszych użytkowników. To okazuje się wcale nie jest takie jednoznaczne do tego, co mieliśmy poprzednio. Po drugie, mamy możliwość alarmowania użytkowników o występujących wyciekach i alarmach, ponieważ ten sprzęt posiada taką możliwość. Drugą bardzo ważną okazuje się sferą naszej działalności są inwestycje, tak jak Pan Wójt powiedział. I zrobiłem sobie takie zestawienie, przepraszam, ile myśmy tych pieniędzy zainwestowali w ciągu ostatniej kadencji? Jak Państwo myślicie ile? 90 prawie milionów brutto. Oczywiście to nie jest tak, że GZGK jest takie bogate i wyciąga z kieszeni 90 milionów i sobie tak inwestuje. To właśnie polega na tym, że jest taka polityka naszego właściciela, czyli gminy Chojnice. Polega to na tym, między innymi właśnie taką inwestycją jest, takim przykładem takiej inwestycji są te ogorzeliny, o których Pan powiedział. Układ jest tam taki, że tak naprawdę pieniądze na realizację tej inwestycji daje gmina Chojnice, pozyskała również dofinansowanie z programu Polski Ład. 20 milionów. Tak, my jesteśmy tak jakby operatorem, czyli mówiąc krótko, pełnimy rolę zamawiającego i nadzorującego te roboty. Budujemy nową stację, tak jak mówiłem ostatnio, budujemy nową stację o wydajności 80 metrów sześciennych na godzinę w miejscowości Ogorzeliny. Wyłączamy dwie stacje, Sławęci, ona już jest fizycznie wyłączona, i Nierzychowice. Ona jeszcze jakiś czas będzie pracowała. Sławęci jest uporządkowany, rozebrane wszystko. Natomiast Nierzychowice jeszcze będą pracowały do końca marca. Budujemy blisko 20 km sieci wodociągowej. Na dzisiaj zostały nam jeszcze tylko Zbeniny i chyba gdzieś obszar Nowego Dworu. Już niewiele nam zostało. I w związku z tym, na dzień dzisiejszy będziemy, właściwie na dzień 1 kwietnia będziemy mieli 6 stacji uzdatniania wody. Jak przyjmowałem się do pracy tutaj w gminnym zakładzie w 2007 roku, było 11, nie wiem czy Państwo pamiętają. W tym belgierowskim dużo, nie? Tak, tak. W tym dużo takich małych, które praktycznie już były mocno wyeksploatowane. Także w tym zakresie również tutaj dość się zmieniamy. Co jeszcze? Czy chyba 4, Irek. Tomasz Krojanty, Pawłowo, Haszykowe i Ogorzeliny. I Lichnowie jeszcze. No i Sfornegacie, no. Proszę Państwa, to nie jest tak, że my kończymy tutaj inwestycje i siadamy na laurach i się cieszymy, że jest dobrze. Przed nami naprawdę jest duże wyzwanie, ponieważ sytuacja dotycząca rozwoju naszego państwa również odbija się na nas. A o czym myślę? Myślę o tym, że są miejsca, gdzie pomimo tego, że wybudowaliśmy nową oczyszczalnię, myślę tu o Sfornegaciach, wybudowaliśmy kiedyś stację uzdatniania wody, plany rozwoju tej miejscowości pokazują nam jasno, że niedługo nie będziemy w stanie je mogli obsłużyć tymi urządzeniami. Posiadamy na dzień dzisiejszy projekt rozbudowy oczyszczalni w Sfornegaciach. To jest około na dzisiaj 25 milionów złotych. Jesteśmy w trakcie ukończenia projektu przebudowy stacji, rozbudowy sieci wodociągowej i to są zadania na następną kadencję. Oczywiście będziemy bardzo tutaj
z wielką nadzieją patrzymy na możliwość pozyskania środków zewnętrznych, bo to tak jakby będzie tutaj decydujące o tym, czy damy radę te inwestycje zrealizować. Ale jestem optymistą i myślę, że będzie dobrze. I takich tematów, proszę Państwa, projektowych, które prowadzimy, jest dużo. One dotyczą różnych obszarów, między innymi Klawkowa, gdzie nie ma wody latem, jest problem z ciśnieniem. No naprawdę mógłbym tutaj wymieniać wiele z tych zadań. Prowadzicie też hodowlę ryb koło swojej siedziby w Haszykowach, tak? To już tylko prowadzimy hobbystycznie, nie? Nie mamy koncesji, także proszę głośno o tym nie mówić. No oczywiście jeszcze jedną rzecz powiem, to też Państwo na pewno wiedzą, ale dla nas jest to bardzo istotne. Udało nam się w końcu wybudować nową siedzibę i funkcjonujemy teraz jak, no powiem tak, jak prawdziwy zakład. Wszyscy jesteśmy w jednym miejscu, mamy miejsce na sprzęt, mamy miejsce, zaplecze socjalne dla naszych pracowników, także jest to dużo większy komfort, dużo lepsza praca. Myślę, że nawet dla naszych klientów jest to bardziej korzystne, bo są obsługiwani w takich warunkach, w jakich powinno to się odbywać w XXI wieku. No dobra, dziękuję. Może myślę tyle, ewentualnie jakieś pytania. To znaczy ja mam takie jedno. To pytanie do pana prezesa. Ale tak organizacyjne w sumie rzeczy, chodzi tutaj o logo i o nazwę siedziby. Jest Drzemały, a powinno być Haszykowy. Jeśli można, żeby to zmienić, bo to organizuje nasze mieszkańcy. Na pojazdach. No tak, część pojazdów ma jeszcze stare naklejki. Żeby w miarę możliwości to zmienić. No, jesteśmy na etapie wymiany dowodów osobistych, rejestracyjnych. No. Okej. Pytania do pana prezesa, bardzo proszę. Które doprowadzają wodę. Czy jest jakiś projekt, żeby kiedy by była wymiana takich rur, gdzie są jeszcze woda pitna, gdzie rurami azbestowymi? To znaczy tak, generalnie systematycznie takie projekty opracowujemy, powiem tak, natomiast jeszcze na razie na temat, jeśli chodzi o Ciechocin, nie ma takiego projektu. Nie ma takiego projektu. Do 2032 roku, zgodnie z dyrektywą unijną, AZT musi być zlikwidowany. Panie wójcie. Ale na pewno coś takiego będziemy musieli zrobić, wiadomo. Panie wójcie, ja sam jestem świadkiem, że nasze GZK działa lepiej jak czerwiska pogotowia. Zadzwonisz, oni 15 minut są szybciej. Pogotowie. Bo oni się licytują swoim pseudonimem. Panie prezesie, ale ja bym chciał ryby dostawu, nie? Ale tak do, jest. Dostawu? Dostawu. A będzie komisja specjalna? Tak. Okej. Dobrze, trzy pytania jeszcze tutaj do pana Ireneusza. Jeśli nie ma, dziękujemy. Beata Wryba, GOPS. Widzieliście piękną siedzibę GZK w Haszykowach. Nie widzieliście jeszcze nowej siedziby GOPS-u. Ja też nie widziałem. Będzie okazja, że zobaczycie, czy przed wyborami samorządowymi zrobimy jeszcze objazd po gminie. Nie wiem, ale to czy na kolegium rady, czy na jakiejś naradzie sołtysów. Muszę Państwu powiedzieć, że ta inwestycja kosztowała, o czym mówiłem też wczoraj na konferencji prasowej, 4,3 miliona, ale tutaj też uczymy się i robimy wszystko, żeby przynajmniej na swoje etaty zarobić, etaty urzędnicze. Muszę Państwu powiedzieć, że dzięki naszemu pomysłowi, zgodnie z literą prawa, tu żaden NIK, chociaż od dzisiaj mamy kontrolę NIK-u, tak, w Urzędzie Gminy, żaden NIK tutaj nas nie zaskoczy. W czym rzecz? Kiedy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej realizował tę inwestycję, a dlaczego GZK? Dlatego, że od 4,3 miliona jest 23% VAT-u, to jest około miliona VAT-u. I gdyby to gmina bezpośrednio modernizowała, to my tego miliona VAT-u odliczyć nie możemy. Ale jeśli Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej to robił, a w statucie spółki, zmiana statutu spółki to krajowy rejestr, przed notariuszem, Krajowy Rejestr Sądowy w Gdańsku, mają też deweloperkę, czyli remont, modernizacja i wynajem. Czyli w tym momencie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, o czym przed chwilą pan prezes powiedział, też mogą wynajmować pomieszczenia.
działka i ten budynek jest własnością Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ale też wiecie, że Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w 100% jest własnością gminy Chojnice. Jako spółka prawa handlowego całkowicie odlicza sobie ten VAT, 1 000 000 zł, czyli ten 1 000 000 zł mogą przeznaczyć na inne inwestycje, tak? Modernizacja, budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjne i tak dalej, i tak dalej. Czyli to oznacza, że z tych 4,3 miliona koszt, który nasz samorząd poniósł, to jest o 1 000 000 zł tańszy. Także gdzieś w połowie stycznia, mam nadzieję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeniesie się na ulicy Drzymały. Pani dyrektor za chwileczkę wam powie, ile tam jest tych miejsc parkingowych, bo tam zawsze był problem, jak wiecie. Ale za chwileczkę pani dyrektor powie, ile ewentualnie pracownicy będą tych miejsc parkingowych tam blokować. No, blokować, źle słowo. Zajmować, tak. Zajmować. Natomiast szanowni państwo, tutaj pani sekretarz pewnie potem powie, jakie my mamy plany, jeśli chodzi o przebudowę w części parterowej Urzędu Gminy. Po GOPS-ie, tak. Ale to za chwileczkę. Także pani dyrektor, bardzo proszę o prezentację problematyki związanej z pani wydziałem. Pan Wójtusz, dzień dobry państwu. Pan Wójtusz wspomniał, że jest bardzo ważna informacja do przekazania naszym mieszkańcom. Informacja bardzo ważna również dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ będziemy zmieniać siedzibę. Siedziba, stanie się to w styczniu. Siedziba to dawna siedziba Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Chojnice, tak, Chojnice, ulica Drzymały 14. Budynek był remontowany blisko rok. W ostatnim czasie prace się zakończyły. W tej chwili rozpoczęliśmy już przeprowadzki. Firma, która prowadziła te remonty, to firma budowlana pana Andrzeja Byszewskiego. Wszystkie pomieszczenia są pięknie przygotowane. Przede wszystkim jesteśmy większą siedzibą od obecnej, ponieważ obecnie ośrodek, nowa siedziba będzie wynosiła ponad 460 metrów. To jest prawie dwukrotnie tyle, co w starej siedzibie. W budynku znajdują się 24 pomieszczenia biurowe, między innymi, bo będą również inne pomieszczenia, ale do wykorzystania dla mieszkańców naszej gminy. 24 pomieszczenia biurowe. Budynek jest wyposażony w windę, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstał również parking na 21 miejsc takich standardowych oraz 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Myślę, że to takie podstawowe informacje, o innych informacjach będziemy informować na bieżąco. Przewidujemy, że nie zmienią się na przykład numery telefonów, chociaż parę pracowników dostanie nowe numery. Generalnie przechodzimy z tymi numerami, które będą w Urzędzie Gminy, więc kontakt będzie również nie jakiś niezachwiany, nie będzie żadnych przerw takich w komunikacji między mieszkańcami a instytucją. Jeśli chodzi o dalszą działalność ośrodka w przyszłym roku, to planujemy realizację programów takich jak w tym roku, czyli opiekę wytchnieniową, oczywiście poza tą ustawową działalnością, programów ze środków ministerialnych, opieka wytchnieniowa, czyli to wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Tutaj pozyskaliśmy już 700 tysięcy ponad na realizację tego programu. Wystąpiliśmy z wnioskiem o środki na realizację programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. To jest program, w ramach którego zapewnione jest wsparcie indywidualnego opiekuna, czyli tego asystenta dla osoby niepełnosprawnej. Planujemy przystąpić do projektu, on jeszcze nie został ogłoszony, do programu Korpus Wsparcia Seniora. To jest ten program, w ramach którego zakupiliśmy w tym roku 13 opasek bezpieczeństwa. Ten program może jeszcze się nie upowszechnił. Wydawało się, że będzie większe zainteresowanie. Jak się później okazało, seniorzy dosyć sceptycznie podeszli do tego tematu. Może w tym roku będzie trochę inaczej, jakieś nowe doświadczenia spowodują, że taką tak zwaną pocztą pantoflową jakieś dobre informacje będą przekazywane dalej. W każdym bądź razie planujemy przystąpić, będziemy robić rozeznanie. Tak czy inaczej chcielibyśmy, aby te opaski, które były zakupione w tym roku, mogły funkcjonować w roku kolejnym. Jeśli chodzi o... Może teraz przekażę taką informację, która dotyczy roku przyszłego. Wiąże się z tym, że w przyszłym roku powróci program, który był realizowany w 2022 roku, dodatek osłonowy.
Jest to ten dodatek, który zwany był tak trochę z przekąsem dodatkiem drożyźnianym. To był ten dodatek, który miał za zadanie zrekompensować najuboższym mieszkańcom wzrost cen, inflację krótko mówiąc. Program zakłada, że kryterium się nie zmieni, czyli to, tam występowało takie kryterium 1500 zł na samotną osobę i przepraszam, na osobę w rodzinie i 2100 zł na osobę samotną. No i cóż, program będzie krótki czas na złożenie tego wniosku, bo to będzie czas między styczniem a kwietniem. W tej chwili wniosków jeszcze nie ma rozporządzenia, więc na początku roku są plany, że będzie ogłoszone rozporządzenie i dookreślony wzór wniosku. No więc tak jak już wspomniałam, 4 miesiące będą na to, żeby złożyć wniosek na taki dodatek. Moi przedmówcy dziękowali Państwu za współpracę. Ja również chciałabym podziękować Państwu serdecznie. Jesteście Państwo bardzo ważnymi osobami w Waszych sołectwach. Dziękuję Państwu za serdeczność i dziękuję za tą czujność, bo to Państwo często zgłaszacie właśnie te sytuacje, kiedy zagrożone jest zdrowie czy życie naszych mieszkańców. Mówię te słowa, powtarzam pewnie co roku, zwłaszcza w kontekście zimy. Tych sytuacji, kiedy mieszkańcy są narażeni na negatywne skutki zimy, kiedy no, zdarza się, że ktoś przebywa w miejscach, które są do tego nieprzeznaczone. To taka może smutna informacja. W tym roku obserwujemy znaczny wzrost osób bezdomnych. Do tej pory były to 2-3 osoby w skali roku. W tym roku jest to już 7 osób. Także bardzo Państwa proszę o zwracanie uwagi. To są takie sytuacje, które są nieprzewidywalne. Te osoby często tracą dom w sposób taki no, nieprzewidywalny. Na przykład wracają. Co się dzieje z tymi 7 bezdomnymi? Mają zapewnione schronienie w schronisku. Chłonica? Najczęściej w wielu. We wielu. Tak. Więc to może z mojej strony wszystko. Jeśli są jakieś pytania, to czy odpowiem. Okej, okay. Pytanie do Pani Dyrektor? Jeśli nie ma, dziękuję Pani Dyrektor. Panie Dyrektorze, Janie Kowalski, tak? To jest całodobowa opieka, czy jak to wygląda? W Słonisku? No. Tak, całodobowa. I to jest na okres zimy, czy... Na cały okres. To znaczy, to jest indywidualnie ustalane od sytuacji tej osoby, bo jeżeli wiemy, że sytuacja tej osoby nie zmieni się w przeciągu roku, pomoc przyznajemy na okres budżetowy, czyli jakby do końca roku, z możliwością przedłużenia. Jeśli Pani Sołtyk chce wyrzucić z domu swojego męża, to musimy wyczerpać. Dobrze. Panie Dyrektorze, co tam z COVID-em się dzieje? Jak, słuchajcie, problem ostatniej narady to był problem braku kadry lekarskiej, mniej pielęgniarskiej. Może zaczniemy, Panie Dyrektorze, od tych spraw kadrowych, bo z tego, co ostatnio rozmawialiśmy z przewodniczącym Rady Społecznej, Jarkiem Herbetowskim i z Panem w moim gabinecie, sytuacja diametralnie się poprawiła. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, ja rozpocznę życzę zdrowia, abyśmy jak najwyżej zdrowi byli. Natomiast w razie potrzeby proponujemy nasze usługi. To na początek. Chciałbym Panie Wójcie nawiązać do tego, co Pan powiedział odnośnie tego koronawirusa. Proszę Państwa, my musimy się z tym wszystkim nauczyć żyć. Właśnie Panie Wójcie. Musimy się nauczyć żyć w tej chwili z koronawirusem. To jest normalna choroba wirusowa. Tak jak przy każdej chorobie wirusowej, to co my prosimy pacjentów, jeżeli Państwo macie jakiekolwiek objawy infekcyjne, proszę zostać w domu. Po 2-3 dniach, jak nie ma poprawy, zrobić sobie test. Jeżeli nie ma poprawek, skontaktować się z lekarzem, bo my w tej chwili organizacyjnie przyjmujemy wszystkich pacjentów. To nie jest tak, że jak było, że pamiętamy, nie proszę Państwa, tylko prosimy o jedną rzecz. Pamiętajmy o innych, mam na myśli o innych pacjentach, którzy jednak korzystają z usług naszej przychodni, żeby umawiać się na końcu, ponieważ w ten sposób nie narażamy innych osób. Odnośnie szczepień, proszę Państwa, przychodnia miejska gminy Chojnice jest punktem szczepień, dostaliśmy 30 szczepionek. Szczepionki chyba teraz są z Podlady już dla pacjentów. Wczoraj wyszczepiliśmy... To są z Pfizera czy inne, Panie Dyrektorze? To jest inne firmy. Inne? Wczoraj zaszczepiliśmy 10 osób, zostało nam 20 szczepionek. Kiedy będą kolejne, nie wiem, ale uważam, że szczepionki są najlepszym lekarstwem. Ja uważam, że szczepionka to jest najlepsze dobrodziejstwo dla pacjentów, które wynalazła medycyna. Ja widzę tą różnicę, kiedy nie było szczepionek, kiedy nam osoby niestety ciężko chorowały. Trafiały do szpitala, umierały, a od chwili, kiedy zaczęliśmy szczepić się, zmniejszyło się, to znaczy generalnie chorujemy, ale chorujemy łagodniej.
Ja nie pamiętam, kiedy pacjenta ostatnio musiałem umieścić w szpitalu z powodu koronawirusa, a kiedy umarł, tym bardziej nie pamiętam. Bardzo się cieszę, że jest. Natomiast w tej chwili szczepionek nie ma. Teraz... W przypadku posła Brauna przydałaby się szczepionka na wścieklizny. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo złożony przypadek, moim zdaniem, dla innych specjalności lekarskich, ale to już jest problem złożony według mnie w tym kraju. Natomiast przejdziemy do sytuacji kadrowej w naszej przyrodzie. Ja się bardzo cieszę, że na dzień dzisiejszy odpukać. Poprawiła mi się sytuacja kadrowa właśnie lekarzy, pielęgniarek, także praktycznie mówiąc brzydko, mam z górką pracowników. Bardzo się cieszę, dlatego że jest trudno zrobić, proszę Państwa, w tej chwili lekarzy. Lekarze, w Polsce brakuje lekarzy. My mamy też jedną panią z Ukrainy, panią Oksana, ja będę w poniedziałek z nią rozmawiał, czy planuje dalej z nami współpracę. Pracuje u nas od kwietnia, w poniedziałek będę widział, czy będzie chciała dłużej z nami pracować. Mam nadzieję, że tak, ponieważ ma w tej chwili już wszystkie dokumenty, które umożliwiają samodzielną pracę, ale myślimy perspektywicznie troszeczkę inaczej. Odnośnie pielęgniarek... Pani Drozd wróciła po dwóch latach chyba, tak, do pracy. I młodą lekarkę też pan pozyskał z Gdańska, tak, z Trójmiasta. Małżeństwo lekarskie z Gdańska od sierpnia. Jest to pani doktor Marta Paluszek-Grzyska, lekarz rodzinny, przyjmuje przy ulicy Kościerskiej i jej mąż, ona przyjmuje codziennie, jej mąż Adrian Grzyski przyjmuje przy ulicy Kościerskiej dwa razy w tygodniu, jest to pediatra pulmonowa, tak? Także ta sytuacja kadrowa nam się poprawiła, się bardzo cieszy. Odnośnie, proszę Państwa, kilka słów chciałem powiedzieć odnośnie naszych obiektów, to co pan wójt wspomniał, mając na uwadze te odnawialne źródła energii, my w tym kierunku również idziemy. W ubiegłym roku, dwa lata temu, wymieniliśmy nasze słynne ogrzewanie w silnie, gdzie nie było palacza. W tej chwili już palacz jest tam niepotrzebny, mamy pompę ciepła. Polecamy w ogrzewaniach, mamy pompę ciepła. W tej chwili się zastanawiam, czy w Karzykowach nie wymienić ogrzewania gazowego na pompę ciepła. Chcemy zwiększyć ilość fotowoltaiki. Myślę, że w tym kierunku pójdziemy, tak? Bo uważam, że to jest to w jakim kierunku powinniśmy. To kosztuje, inwestycja kosztuje, ale generalnie, jeżeli będą dodatkowe źródła finansowania, na pewno dla takich instytucji się opłaca. Następna rzecz, o której chciałem Państwu powiedzieć, to co jest moim takim konikiem, co Państwu zawsze powtarzam, korzystajmy z profilaktyki. Naprawdę warto. Moje spostrzeżenia jako lekarza z półtora roku, kiedy prowadziłem profilaktykę 40+. Jest to profilaktyka 40+ polega na tym, że wszystkie osoby, które skończyły 40 lat, mogą korzystać raz w roku z badań profilaktycznych. To jest badania krwi, moczu i kału. Proszę Państwa, my nie wiemy, co w nas jest. Tyle, ile rzeczy różnych wykrywamy, to mnie nie dziwi jako lekarz. Tylko ja się bardzo cieszę, że wiele osób z tego korzysta. Dla nas nie jest to satysfakcją, że coś wykryjemy, dla nas jest satysfakcją, jeżeli pacjent przyjdzie i stwierdzimy, że jest wszystko w porządku, bądź też, jeżeli coś jest, staramy się pomóc. Naprawdę tego dużo jest i zachęcamy Państwa. Mamy taką słabą profilaktykę chorób układu krążenia dla pacjentów, którzy proponujemy, proszę Państwa, korzystajcie. Ja nie będę już taki nudny, powtarzając to samo, ale naprawdę warto z tego skorzystać, bo widzimy efekty. Tak samo od roku, bo już to rok minął, jak prowadzimy tak zwaną opiekę koordynowaną. Z czym to się może kilka słów powiem. To jest łatwiejszy dostęp pacjentów do badań w zakresie kardiologii, diabetologii, endokrynologii, pulmonologii, nefrologii. My jako przychodnia mamy tylko część kardiologiczną, co lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej daje możliwość diagnostyczną. Kiedy mamy dodatkowe narzędzia, możemy zlecać badania, jak i również łatwiejszy dostęp pacjentów do tych badań. Także warto z tego korzystać. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, proponuję oczywiście, jeżeli ma chorobę określoną układu krążenia, tak? Proponuję porozmawiać ze swoim lekarzem, bo w ten sposób możemy troszeczkę szybciej przyspieszyć diagnostykę. To, co planujemy w przyszłym roku, to dla nas taką bardzo rzeczą ważną jest, proszę Państwa, to, co w tej chwili jest głośne. Ataki hakerskie na różne bazy, nie bazy danych. Wycieki ostatnio z tego laboratorium. My w tej chwili przygotowujemy się, praktycznie jesteśmy, już pozyskaliśmy środki, które zostały wykorzystane z Narodowego Funduszu Zdrowia dla poprawy bezpieczeństwa bazy danych. Chcemy w tej chwili pozyskać dodatkowe środki, żeby zabezpieczyć przechowywane dane naszych pacjentów. Są to, proszę Państwa, ogromne pieniądze, których nie widać, ale musimy to zrobić, mając na uwadze to, że przechowujemy jednak Państwa dane osobiste, plus oczywiście zdrowotne, proszę Państwa.
Kolejną rzeczą, którą chcemy w przyszłym roku zrobić, to chcemy również poprawić, chcemy wymienić troszeczkę naszego sprzętu, jak i również poprawić troszeczkę bazę lokalową w naszych przychodni. Praktycznie nasze ośrodki, te w terenie, ja zawsze mówię, wymagają liftingu. Ja zawsze się śmieję, raz na 5 lat malujemy i wymieniamy drobny sprzęt. Przy ulicy Kościerskiej jest troszeczkę więcej rzeczy do zrobienia, ale to jest wspólnota, a Państwo wiecie, jak to wspólnocie jest, tak? Długo rozmowy. Po tych rozmowach znowu rozmowy, a później zapada decyzja, tak jak jeszcze się śmieję. 5 lat rozmawialiśmy, żebyśmy zrobili elewację. Państwo widzicie, że ta elewacja już jest zrobiona. Teraz kolejne 3 lata już rozmawiamy o pewnych rzeczach. Myślę, że za 2 lata zrealizujemy kolejne rzeczy. Tak? Także z mojej strony jest... Ale jeszcze Państwo powiem jedną rzecz odnośnie Kościerskiej. Mamy przygotowany projekt na fotowoltaikę z magazynami energii 800 tysięcy. Także myślę, że kolejne 5 lat będziemy rozmawiać, a za 5 lat to nie będzie 800 tysięcy, to będzie 1,5 miliona, a może więcej. Ale uważam, że w tym kierunku powinniśmy. Z mojej strony jest tyle, chyba że Państwo macie pytania. Dziękuję. Zdrowi nie mają pytań w kontekście służby zdrowia. Chyba, że ktoś się czuje chory, no to prywatnie się musi umówić z panem dyrektorem. Tak? Państwo, ty chce coś zadać? Nie. Okej. Okej. Czas nas goni. Pani skarbnik, nie wiem, czy pani skarbnik chce nas straszyć podatkami. Przedwczoraj pożegnaliśmy na emeryturę z 30-letnim stażem pracującą u nas Ewę Łepek. Ewę Łepek, także już nie pracuje. Pani skarbnik, jeśli pani chciałaby pewne rzeczy przekazać, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jedna krótka informacja. Na pewno Państwo wiedzą, że konta sołeckie będą od 2024 roku naliczane w jednej wysokości. Na mieszkańca będzie to kwota 115 zł. Także skutek dla budżetu jest to około 270 tysięcy więcej i budżet na wszystkie sołectwa na rok 2024 wynosi prawie 3 miliony złotych. Także macie Państwo do dyspozycji naprawdę potężne, myślę, budżety, ale gospodarujecie nimi, widzę, rozważnie, zbieracie na różne inwestycje, także to jest fajne w tym. Ogólnie budżet na 2024 rok jest ustalony, dochody 149 milionów, wydatki 167, w tym wydatki majątkowe około 51 milionów złotych. Chciałabym Państwu serdecznie podziękować za współpracę w tym 2023 roku, która była znakomita, bowiem także wszystko staraliście się Państwo uzgadniać tutaj ze mną, także to jest fajne, że informujecie mnie o różnych rzeczach. Dziękuję bardzo za współpracę. Życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt. Bardzo dziękuję. Pani sekretarz, bardzo proszę. Wywołane. Takie. Za mikrofonem myślę, Szanowni Państwo, najważniejsze, że z wszystkimi Wami mam kontakt bezpośredni, dzwonicie, przychodzicie do urzędu, to jest wartość dodana. Na bieżąco jestem jako sekretarz gminy z Waszymi problemami, sprawami, które staramy się naprawdę rozwiązywać. Burza mózgów, analizujemy tutaj i dziękuję też Wam, tak jak tutaj Banka i niektórzy nasi dyrektorzy powiedzieli, trzymacie rękę na pulsie, macie ten bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Niektórzy są, zazwyczaj jest tak, że ci, co są najbardziej potrzebujący, to nie przyjdą sami prosić o pomoc, tak? Także ogromna prośba, robicie to, idziecie, pukacie do tych drzwi, zachęcacie, żeby wyszli. Zbyszek ostatnio też mówił, że chodził od domu do domu, rozmawiał z mieszkańcami. Myślę, że inni sołtysi też to robią, że jesteście na bieżąco z tymi osobami naprawdę, którzy są w potrzebie. I to jest ta wartość dodana, że czują się zaopiekowani, widzą, że nie są sami sobie pozostawieni. A jak mówiłam, nie przyjdą, nie poproszą, bo pewnie tak zostali wychowani, że pomagać innym, ale o siebie zadbać, poprosić o pomoc nie zawsze wypada, tak? Także dziękuję Wam. Jeżeli chodzi o sprawy związane z budynkiem Urzędu Gminy, tak jak Pani Dyrektor Beata powiedziała, w tym tygodniu rozpoczęła się przeprowadzka z pomocą pracowników
GZGK. Irek tutaj dopilnował, mieliśmy naradę, ustaliliśmy, są i samochody, i pracownicy pomagają, przewozimy. Tak, dlatego te napisy na razie na tą sytuację adekwatne, znaczy, tak? Drzymały. Tak, tak, dokładnie. Ale myślę, że te napisy się pojawią w nowym roku, także na spokojnie ważniejsze sprawy ma do ogarnięcia GZGK. W związku z tym, że nasz GOPS się wyprowadzi na ulicę Drzymały, pewnie też tutaj jeszcze z Bartką ustalamy, jak to, oprócz tego, że była informacja na konferencji, żeby ona się pojawiła w mediach, tak? Będą komunikaty też z naszej strony, na naszej stronie, na naszym Facebooku, cały urząd przy biurze podawczym i możliwie we wszystkich miejscach, gdzie bezpośrednio interesant przychodzi, żeby taka informacja była widoczna, żeby po prostu no, byli przygotowani nasi mieszkańcy korzystający z pomocy naszego GOPS-u, mieli taką informację, że jest nowa siedziba na ulicy Trzymały, tak? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przeprowadzkę, pojawią się, cały parter będzie do dyspozycji. Panie sołtysie, proszę o słuchanie. Tak, dziękuję. Tak, żeby nasi sołtysi też byli na bieżąco, żeby też prośba do Was, jeżeli będziecie chodzili z podatkami, najprawdopodobniej większość z Was będzie chodziła z deklaracjami podatkowymi do mieszkańców. Też bym prosiła, żeby tą informację przekazywać, że siedziba GOPS-u jest na ulicy Drzymały. A w Urzędzie Gminy na parterze obecnie tutaj prowadzę rozmowy z projektantem, który nam po prostu zaprojektuje tak cały parter, żeby po prostu w tej części budynku Urzędu Gminy odbywała się bezpośrednia obsługa interesantów. Czyli na wejściu będzie i biuro podawcze, i kasa, i dowody osobiste. Dowody osobiste, tak, będą w drugiej części, działalność gospodarcza. I Wydział Rolnictwa najprawdopodobniej, bo to jest taki wydział, gdzie najwięcej tych interesantów i do czystego powietrza, deklaracje śmieciowe, centralne ewidencje emisyjności budynków. No naprawdę tam jest przemiał ludzi, gdzie się dużo dzieje i tak dalej. Takie są plany, jeżeli chodzi o parter. No i ogólnie, żeby ta bezpośrednia obsługa była na parterze, żeby nie musieli tutaj mieszkańcy chodzić po schodach. Co prawda jest winda, która ułatwia tą komunikację pomiędzy piętrami, ale ta bezpośrednia obsługa interesantów, żeby po prostu no, polepszyła się i była bezpośrednio na parterze, tak? A co do pozostałych pomieszczeń, tutaj jeszcze prowadzimy pewne uzgodnienia. Postaramy, chcemy się po prostu też w związku z tym, że Wydział Programów Rozwojowych zajmuje się no, szeroką skalą tutaj i ma zamówienia publiczne, realizuje różne inwestycje, chcemy też tam biuro jedno dla niego pozyskać, tam by było, byłby Wydział Programów Rozwojowych i Gminny Zespół Oświaty. Co do pozostałych biur, no to analizujemy, myślimy po prostu, żeby tak skonstruować, tak rozlokować nasze biura, wydziały, żeby one były no, jak najbliżej. No i żeby radni mieli w końcu swoje biuro. Tak, dokładnie, panie wójcie, i żeby po prostu było biuro takie dla państwa radnych też, dla przewodniczącego rady zagospodarowane. Zapraszam do mnie, tak jak mówiłam, na zebraniach sołeckich, na tych, w których ja byłam. Nie czekać, bo zdarzały się sytuacje, zdarzały się pytania mieszkańców, które zgłaszali, narzekali, że po prostu ktoś nie zadziałał. Zapraszałam do siebie, zapraszałam do urzędu, do dyrektorów, do nas bezpośrednio, żeby zgłaszać. I to się dzieje, dzwonią mieszkańcy, przychodzą. Myślę, że mamy też i z Wami bardzo dobry kontakt i z mieszkańcami. Za co Wam serdecznie dziękuję, że trzymacie bardzo często rękę na pulsie i dużo spraw wspólnie rozwiązujemy. I wszystkiego dobrego. Dziękuję uprzejmie. Pani sekretarz, ci ludzie korzystający z opieki, oni lepiej od nas będą wiedzieli ten adres. Tak, też na to liczymy, panie sołtysie, tak? Tak, tak. Poproszę teraz kolegę Janusza Szczepańskiego. Pani sekretarz jako jedyna dostała oklaski, zauważyłem. No dziękuję. Dołączam się do podziękowań, nie po to, żeby dostać oklaski. Oklaski wczoraj na otwarciu ZZ-to były formą rozgrzewki. To prawda. O, tam tak, tak zimno tam było. Ale najdłuższym prelegentem był pan wójt, a było ich kilku. Chyba nie. Dziękuję drodzy koledzy, koleżanki za cały rok współpracy. Każdy telefon odebrany, oddzwoniony, z niektórymi bardzo gorącą linię. Nie będę patrzał w oczy, żeby nie było wiadomo, o co wychodzi. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Myślę, że dobrze, jak te czasami drobne sprawy na bieżąco są załatwiane. Ja jestem do Waszej dyspozycji.
Także bardzo serdecznie Wam dziękuję. Przypomniało mi się w kontekście Wydziału Rolnictwa, nie ma Pani Dyrektor, ale też wczoraj był na konferencji prasowej Błażej Kamryciński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, zwracał uwagę na pewną rzecz. Chyba od 1 stycznia zmieniają się przepisy dotyczące przeglądów kominiarskich. To tak przekazuję na ciepło, bo nie wiem, czy już media to wybrzmiało, czy nie. W każdym razie każdy przegląd kominiarski, czyszczenie komina będzie dopisany do naszej właśnie, między innymi naszej, centralnej ewidencji emisyjności budynku. W temacie jakiegoś pożaru w kominie czy coś, wiecie, dzisiaj to tak nie do końca jeszcze to jest wszystko zdjęte, natomiast pewnie warto naszym mieszkańcom zwracać uwagę, żeby pilnować tego obowiązku, bo jeśli coś się wydarzy, ubezpieczyciele będą mieli jakby na, nie, wiecie, nie, łatwiej wykręcić się z odszkodowań na przykład. Także tu zwracam na to uwagę. Nie ma z nami Roberta Szawickiego, dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych. Rozmawia o 20 milionach złotych z naszego ZIT-u. Miejski obszar funkcjonalny, temat poruszany wiele razy. Tutaj pan doktor też ma tutaj swój udział w tym ZIT-ie, wspominał to też. Ważna sprawa. Nie ma go, a Wydział Programów Rozwojowych troszeczkę z moim udziałem prowadzi cały czas sprawy tych lamp solarnych, o które bardzo często pytacie. Wykorzystam może tę okazję, żeby powiedzieć, na jakim to jest etapie. Szkoda, bo teraz mamy najkrótsze dni w roku i tych lamp jeszcze, jak wiecie, nie ma. Pojawiły się problemy, jak to zwykle w życiu bywa. Nie do końca zależne pewnie od nas. Natomiast wykonawca, który wygrał przetarg, powinien tak naprawdę mieć chyba 4 czy 5 dni roboczych na dostawę tych lamp. Natomiast wcześniej deklarowano, że będzie to wcześniej, ale no nie. Nie wiemy dlaczego nie zrozumiał pewnego zapisu w specyfikacji tych lamp, które zamówiliśmy. Tam jest taki zapis dotyczący możliwości programowania godzinowego czasu pracy w przypadku jednego modelu lamp, tak? W karcie katalogowej, którą sprawdziliśmy po przetargu, co on chce nam dostarczyć, z tej karty wynika, że tego programatora tam zwyczajnie w świecie nie ma. Trwała jeszcze do wczoraj tak naprawdę wymiana pism, w których on przekonuje nas, że taki programator to wcale, to myśmy tak napisali, a to z niej wynika z tego, co napisaliśmy. No nie jest to prawda. Myślę, że programator ma swoje zalety. Będzie można wyłączyć w nocy tak, tą lampę solarną po to, żeby rano zimowe miesiące doświetlała. Poza tym nie możemy się zgodzić na żaden kompromis w tym momencie, bo prawda, panie sołtysie, były firmy, które były też zainteresowane udziałem w przetargu, ale ze względu na brak tego programatora swojej oferty zwyczajnie się nie zgłosiły, więc nie możemy. Dzisiaj też jestem na telefonie, tutaj dyrektor Robert poinformował mnie, że firma chyba zrozumiała, że trzeba się próbować tutaj dogadać, a nie szarpać. I wychodzą z pewnymi propozycjami. Tutaj pan mecenas już został poproszony o opinię. Czekamy na ich uzasadnienie. Oni będą najprawdopodobniej prosić o delikatne wydłużenie teraz tego terminu i zrobią tak, jak chcemy. No, z korzyścią dla gminy to na pewno będzie, bo dostaniemy to, co chcemy, a no, cena tych lamp po przetargu wyszła dosyć ciekawa. To już też wiecie, że około 5 tysięcy złotych sztuka. Myśmy szacowali na początku, że będzie więcej. Ale to wszystko teraz, no, żeby zgodnie z literą prawa i z poszanowaniem prawa zamówień publicznych doszło do skutku, to nasz współpracownik Daniel Michalak, pan mecenas, tutaj będą mocno tą sprawę analizować i no, jest szansa, że będzie szczęśliwy finał. Szkoda, że nie teraz, tak już, no ale robimy wszystko, żeby było to jak najszybciej. Drugi temat, tak może tylko skrótowo, to organizacja naszego transportu publicznego. Jesteśmy już po nowych ustaleniach, po przeliczeniu stawki za kilometr, ona wzrasta w przyszłym roku, po raz kolejny wzrasta. Ja nie wiem, panie wójcie, czy kiedyś ta stawka zmalała? Było taniej niż w zeszłym roku? Okej. Ale no, cały czas mam wrażenie, że ta stawka rośnie. W tej chwili chyba będziemy płacić 6 zł 42 grosze za kilometr, 8% do góry. 6,42. W związku z tym, ja przypominam o zasadzie, 5 osób w autobusie to ta rentowność nasza, tak nazwijmy. Społeczna. Społeczna. Oczywiście nie chodzi o to, że tyle biletów ma być sprzedane. To mogą jechać sami emeryci, nie wiem, czy ludzie po 60 roku życia mogą jechać, no sami czterolatkowie nie pojadą, ale to nie chodzi o to, żeby sprzedać bilety, tylko żeby po prostu te autobusy, jak to pan wójt mawia, nie woziły powietrza. Wprowadzony został system Fala. On na razie raczkuje, ale będzie się pewnie rozwijał. Ja zabiegam mocno, żeby organizator, czyli miasto Chojnice, też dało nam
dostęp do tego, wiecie, do tej aplikacji, w której tak naprawdę każdy przejazd pasażera na każdej linii z każdego przystanka będzie analizowany, bo system PALA polega na przyłożeniu karty czy zapłaceniu, tak, powiedzmy zalogowaniu się w autobusie, jeżeli znacie już zasady, to ok. Ja już mam taką kartę PALA, pewnie to jest w ciągu roku, wszystkie bilety tak naprawdę będą w taki sposób rejestrowane i my będziemy mieli dokładną wiedzę, na których liniach, na jakich odcinkach nasi mieszkańcy korzystają z tych połączeń. Cieszę się, że to zagra, ale no póki co jest jak jest i przypominam, 5 osób tego będziemy pilnować, to jest też taki apel, jeżeli ktoś ma prośbę o kolejne kursy, no to weźcie pod uwagę, zasady są te same. To są 3, to tak ogólnie, aha, czeka nas na najbliższej sesji Rady Gminy, radni pochylą się nad akceptacją cennika usług. Proponujemy wycofać się z 25% dopłaty do biletów miesięcznych. W tej chwili funkcjonuje taka dopłata. Niewielu naszych mieszkańców o tym wie. Natomiast każdy bilet miesięczny, który, nie wiem, kosztowałby 100 zł, tak, dajmy na to hipotetycznie, to 25 zł z tego biletu jest koszt pokrywany z budżetu gminy, a 75 od pasażera. Tak to wygląda. Czasy są trudne, inflacja, zobaczcie, rosnące koszty choćby po tym kilometrze. Jest propozycja, żeby z tej ulgi się wycofać, natomiast żeby też nie wprowadzić jakiegoś zamieszania zbędnego, zwłaszcza dla młodzieży szkolnej, a 90% naszych biletów miesięcznych to są bilety miesięczne kupowane z ulgą 44%, a więc przez dzieciaki, które jeżdżą do, nie nasze, bo nasze jeżdżą, wiecie, do szkół za darmo, te podstawowe, do podstawowych, te starsze też są nasze, tylko do szkół średnich, 44%, czyli taki bilet miesięczny na dwie strefy, czyli taki standardowy bilet w gminie kosztuje dzisiaj 58 zł. Ale 25%, 19 zł dokładamy. Pewnie nie będziemy dokładać. A 500 plus wzrasta do 800 plus, tak? No nie dajmy się też zwariować. To jest 19 tak? zł. To jest 19 zł, nie, powiedzmy, dla takiego pasażera, powiedzmy, miesięcznie. Nie jest to dużo, natomiast nie wprowadzamy tej zmiany na hura, żeby szybko, na spokojnie. Proces wygląda tak, że mamy już propozycję takiej ceny od burmistrza. Nasza Rada Gminy, jeżeli tą propozycję zaakceptuje, przekazujemy ją z kolei do Rady Miejskiej w Chojnicach. Rada Miasta Chojnic też musi ten cennik przyjąć, później on dopiero wchodzi w życie. Trwa to wszystko kilka miesięcy, a chcemy, żeby się rok szkolny skończył. Tak? Czyli do końca czerwca będzie funkcjonować nasza 25% dopłata i o ile radni zadecydują tak jak tutaj Pan Wójt proponuje, to będziemy z tej ulgi po prostu się wycofywać. Mamy też inne wydatki. To tak ogólnie. I 3 takie sprawy szczegółowe, co prawda dotyczą konkretnych sołectw, ale dwóch, każda z tych spraw dwóch sołectw, więc to troszeczkę wykorzystam, że jesteśmy wszyscy. Były wnioski sołtysów, stare parcele, tak, tutaj ten objazd to jest pozytywnie załatwiony, to już mogę tak Państwu sołtys powiedzieć, że ten autobus będzie jeździł naokoło, tam jest pewne zagrożenie, że wszyscy wlezą w ten pierwszy, nie, i się nie zmieszczą i będzie spór, ale to... To będę prosił tutaj Panią sołtys też o współpracę, jakbyśmy mieli 100 telefonów, nie? Zaraz. Mamy też, tutaj Pan Wójt ma kopię przy sobie, mamy odpowiedź z zakładu. Był wniosek Pana sołtysa, Pana radnego, Pan sołtysa, tak, Jędrzeja, Józka Kołaka, zdaje się, żeby autobus w siódemkach przez Charzykowy. Jędrzej, nie przebiec. Słyszysz? Chodzi o turystyczną siódemkę, która ma jechać turystyczną. Tutaj opinia zakładu jest, MZK jest taka negatywna raczej. 3 powody. To jest DEP, tak mówią. To jest, Jarek, ty też możesz mnie w razie czego wspomóc. Przede wszystkim progi zwalniające. Gdzieś ciężko, żeby autobus przez te progi jeździł. No jest też taki argument, pewnie najbardziej dyskusyjny, czyli linia numer 7 jest linią, która jest najbardziej oblegana przez mieszkańców Chojnic, to jest bezdyskusyjne. I w związku z tym wydłużenie trasy powoduje pewne tam rozbieżności czasowe, że ciężko to wszystko obsłużyć. Ja tutaj mam pewne wątpliwości, bo myślę, że mieszkańcy Charzyków też są równie ważnymi użytkownikami, jak mieszkańcy ulicy Sejnowej w Chojnicach na przykład. Natomiast pozostałe argumenty są do przemyślania, będziemy tutaj... Wrócimy do tego tematu, trzeba się nad tym zastanowić. Jest jeszcze jeden temat, który dotyczy zarówno Czartołomia, Jarcewa, Chojniczek i Pawłowa.
jest prośba rodziców szkoły, dzieci chodzących do szkoły podstawowej w Charzykowach, tam z tego powodu, o którym mówił pan wójt. Nie mieścimy się już na jednej zmianie powoli. Część dzieciaków i coraz większa część zaczyna lekcje od trzeciej lekcji, 9.40 zdaje się, czy 10. Muszą być w szkole od przed 8 tak naprawdę, no bo ten autobus jedzie tylko jeden. Jak? 7.20. No, no właśnie. No 7.20 autobus jedzie. No, w szkole są trochę później. 7.20. Tutaj pan przewodniczący bardzo mocno też tutaj z dobrym duchem zawsze wszystkiego, co dotyczy mieszkańców Chojniczek i sąsiednich sołectw. Niemniej, tak jest jeden autobus, który jedzie później. Jeżeli byśmy zmienili jego trasę, to on by mógł też te dzieciaki odstawić, tak? To byłoby w interesie naszych dzieci. Prawda, Tomek? Tutaj, tak, pani Olu? Natomiast ten sam autobus, żeby zdążył tą dłuższą trasę pokonać, musi być pół godziny szybciej w Pawłowie wcześniej. Nie? I teraz pytanie, to jest chyba trochę do was. Będziemy, myślę, że zaufamy waszej intuicji, tak, tutaj i pewnym radom z waszej strony. Musimy jakieś stanowisko wypracować. Czy mieszkańcy Pawłowa, czy te pewnie dzieci, które jeżdżą do szkoły z kolei w Chojnicach pół godziny wcześniej, jeżeli pojadą, tak, czy to będzie dobry pomysł, czy też inaczej, czy też te dzieciaki, które jeżdżą z Chojniczek, z Czartołomia, z Wiarcewa. Mamy pewien konflikt, tak trochę specjalnie go wywołuję tutaj, ale może będzie okazja tutaj Tomku, żebyście może w dwóch słowach ten temat zakreślili, to byśmy zrobili go już dalej. A jeszcze raz dzięki za cały rok i zapraszam zawsze na trzecie piętro. Cześć, chciałbym podziękować za tak. Zarówno Jarek, jak i cały MZK pochyliło się nad tym, żeby przeanalizować w ogóle rozkład jazdy, aby faktycznie tak to dopasować, aby ten autobus mimo wszystko mógł pojechać. Jeszcze czy pojedzie, to zobaczymy. No tutaj akurat Janusz bardzo też wnikliwie to analizował, sprawdzał, czy tak by się udało zrobić. Jeżeli faktycznie udałoby się znaleźć jakiś złoty środek, gdzie mamy do tutaj pół godziny różnicy, a tutaj dwie godziny dzieciaki jadą wcześniej, o ile to miesiące takie wiosenne czy jesienne to pół biedy, bo sobie z Chojniczek do Charzyków rowerami dojadą. Jest fajna ścieżka rowerowa, więc mają zapewniony bezpieczny przejazd, natomiast o tyle trudne są miesiące zimowe. I tych, tak jak tutaj mówimy, że szkoła w Charzykowach no, w tej chwili jest największą szkołą w całej gminie, no, i tych uczniów z Chojniczek dojeżdża ich sporo, czego tutaj co Jarek może potwierdzić, bo to jest codziennie jadą trzy autobusy przez Chojniczki i te dzieciaki dowożą. Ten kurs o tej 9.45 zabierałby codziennie też kilkanaścioro dzieci, bo tutaj akurat panią dyrektor też poprosiliśmy o analizę taką, ile tych dzieci faktycznie by codziennie do tej szkoły dojeżdżało i faktycznie jest to grupa dzieci, która miałaby wówczas zapewniony bezpieczny dojazd do szkoły. I nie musiałyby te dzieciaki te 2-2,5 godziny w szkole na świetlicy spędzać, bądź też no, nie dezorganizowałyby wówczas, można powiedzieć, pracującego dnia rodzicom. Także jakby się udało znaleźć taki złoty środek, byłoby naprawdę bardzo fajnie. Dziękuję za pana ramy czasowe. Poproszę tutaj Krzysztofa Neumana. Krzysztof, tutaj od swojej inicjatywy powiedzieć. Słuchajcie, tak trochę zostałem wybitny, że tak powiem, bo trochę się zamyśliłem, ale wiem, na jaki temat omówić. Na pewno będę mówił więcej niż 5 minut. Ja może tylko do Janusza jeszcze, bo nie chciałem zabierać głosu w tamtym momencie, ale powiem teraz. Ten temat lamp solarnych to nie jest wina gminy Chojnice. Wina w zasadzie nikogo. Być może to jest w pewnym sensie niedopatrzenie charakteru zamówienia. Ja dokładnie rozpoznałem temat lamp solarnych. Mówiłem o tym nie raz, nie dwa. Mam te lampy sprawdzone i firma, z którą rozmawiałem, której nazwy nie wymienię, mówiła mi cały czas, my nie zamawiamy lamp ze sterownikami czasowymi, bo jest po prostu duży problem z obsługą tych sterowników przez tych, którzy będą je obsługiwać, to jest raz, a dwa, awaryjność tych lamp jest okropnie duża. Być może te lampy, które gmina Chojnice otrzyma, nie będą awaryjne pod kątem sterowników czasowych,
ale jest opinia, i to fachowców, że te lampy po prostu dlatego było mało osób, może nie mało, nie ile było tych przetargów? 8 ofert, ale nie wiadomo, czy te wszystkie oferty czasami w pewnym sensie też patrzały jakimś innym okiem na kąt właśnie spojrzenia tego regulatora, bo nie chce mi się aż wierzyć, mi się to w głowie nie mieści, że ktoś przystępując do przetargu nie czyta specyfikacji zamówienia i nie wie, co ma napisane, co ma przedstawić. No jeśli teraz firma się tłumaczy, że w jakiś sposób umknęło uwadze, coś tam się stało niewyobrażalnego, że nie wiedziała, dla mnie to jest absurd totalny, ale mniejsza z większym, absolutnie nie ciebie, ani nikogo z gminy Chodnice nie winie. Tylko wam chcę uświadomić, że być może, oby nie, będziemy mieli problem z tymi regulatorami. Być może nie, oby nie. Ja zamówiłem lampy bez regulatora, bez żadnej wątpliwości. Nie ma słońca, moja lampa świeci. Lampa, która kosztowała 28-30 tysięcy, została zakupiona przez powiat, ma wiatrak. Dwa olbrzymie solary, tak? Ale odsyt biorany za chwilę powiem. Dwa olbrzymie solary, nie świeci. 30 koła kosztowała. Moja kosztowała 5 i jeszcze reszta została. Słuchajcie, temat polityki senioralnej nie jest nowy. Ja go wywołałem na sesji celowo. A dlaczego? Bym o tym powiedział. Miałem dzień seniora w Lichnowach i mówię tak, to nie może być tak, że zawsze mi przychodzą kobiety z KGW, bo są aktywne, bo one wszędzie są. Mówię nie. Poszedłem po domach, zaprosiłem na dzień seniora osoby, które nigdy na nich nie były. Nigdy. Po prostu. Siedziały przy telewizorze, czytały gazetę, nigdzie się nie ruszały, nigdzie ich nie było, nic nie wiedzą, na zebrania nie chodzą. Totalnie nieaktywni, zasiedzeni, starsi ludzie. Tak mi się przykro zrobiło, że no i tak sobie myślę, przyjdą ci ludzie na ten dzień seniora czy nie. O dziwo, moje zdziwienie. Jak 10 zaprosiłem, 10 przyszło. Po dniu seniora była taka sytuacja, że już tych podziękować do tyle, że już aż mnie głowa bolała. Mówi, to jest właśnie klimat. Ja mówię, no właśnie, a gdzie wy byliście? W domu, przed telewizorem, w kapciach, tak? I że się tylko siedzieli, gadali, kapcie. Dobrze. Na kanwie tego dnia seniora powstał pomysł, żeby zaktywizować osoby starsze nie tylko w ramach naszego koła gospodyń, tylko w ramach całej wsi. Pomyślałem sobie, że najlepszą formą będzie podłączenie tych naszych seniorów do Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Chodnicy jako koło terenowe. I teraz sobie myślę, przyjdą ludzie, nie przyjdą. Okazało się ku mojemu zdziwieniu, że przyszło i to sporo osób, bo koło już liczy 20 osób. I właśnie, i to jest właśnie ten cały sukces tego koła, że większość osób to są osoby te, do których poszedłem po raz pierwszy i wyciągnąłem ich z domu. Nie są to członkowie KGW w większości, nie są to aktywne kobiety, które są zawsze, tylko to są osoby inne, koło się rozrasta. Słuchajcie, temat senioralny został zauważony nie tylko w gminie Chodnice, nie tylko w sejstwie Lichnowy, ale w całej Polsce. Jak zauważyliście, nowy rząd powołany ma ministra w sobie, który zajmie się tylko i wyłącznie polityką senioralną. Co to znaczy? To znaczy, że ten temat jest bardzo ważny, bo zapewne wiecie, 20% naszego społeczeństwa to są seniorzy 60+. My się nie odmładniamy, społeczeństwo się starzeje. Przez następne 10 lat prognozy są niestety bardzo nieoptymistyczne, bo byłem na szkoleniu w CEWie odnośnie seniorów. Seniorów może być 28%, czyli w zasadzie 1/3 społeczeństwa Polski to będą seniorzy. No i posłuchajcie, aktywizacja tej grupy jest bardzo ważna, bo ja to mówiłem, dlaczego tak mocno nacisnąłem na temat senioralny. Bo słuchajcie, powołanie na przykład młodzieżowej rady gminy nie ma sensu. 2-3 lata pojechali, rozmyli się. Ale powołanie Gminnej Rady Seniorów ma sens. Słuchajcie, chciałem powiedzieć o bardzo ważnym aspekcie, bo to, że seniorzy na terenie gminy Chodnice są bardzo aktywni, to my wiemy, ale są aktywni w zasadzie na jednej płaszczyźnie, która się nazywa kultura. To, co robi pani Justyna Rząska, to, co robi GOK Chodnice, to jest mistrzostwo świata. W jednym miejscu zgromadzić 200 seniorów z gminy Chodnice, to jest sukces niebywały. Nieprawdopodobny. Ale jest jedno ale.
Ja pomyślałem szeroko i dlatego rozmawiałem z wójtem. Ja się w ogóle cieszę, bo było spotkanie z moimi seniorami, z wójtem. Mówiłem o tym na sesji. To wszystko idzie bardzo dynamicznie, to się rozwija i widać, że idzie w dobrą stronę. Jest bardzo tutaj po stronie wójta przychylna postawa w stosunku do właśnie tego, co mówię, jeśli chodzi o seniorów. I na tym spotkaniu mówiłem o szerokim aspekcie w rozumieniu polityka senioralna. Polityka senioralna, Szanowni Państwo, to nie jest zabawa. To nie jest zabawa. Dlatego uważam, że to, co robi Justyna, to nie jest zabawa, to jest kultura przez duże K i chwała. Ale to jest jakby jedna z części składowa. Dlatego też, Pani Sekretarz, byłem u Pani, rozmawialiśmy od tego, bo wiadomo, że wójt wszystkim się nie może zająć, że Pani Sekretarz z ramienia gminy Chojnice nakryła płaszczykiem te nasze działania, do których chcemy zaprosić między innymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, naszą przychodnię wiejską gminy Chojnice. Adam, widzisz, nie myślałem, ale szerokie gremium dzisiaj Adam poruszył temat ważny dla seniorów, o których nawet sobie nie wyobrażałem. Między innymi ten tak zwany komputer i tak zwane kulki, bo ja widzę, jak ci seniorzy w te kulki zaczęli grać dosyć intensywnie. I chcemy skomasować działania wszelkiego typu i wyjść do ludzi z propozycją, żeby naprawdę na terenie gminy Chojnice zrobić coś bardzo pożytecznego dla seniorów. To bardzo ważne, bardzo ważne. Jak tu siedzimy, każdy z nas, oby tak było, każdy będzie seniorem, jeśli dożyje. A ci ludzie po prostu tego potrzebują. Mówię o tych ludziach, do których dotarłem. Właśnie zapukałem do drzwi, zobaczyli mnie jako sołtysa i zaproponowałem im to i z tego skorzystali. Szanowni Państwo, w każdej Waszej miejscowości są seniorzy. Każdy z Was ich zna. Tylko jest pytanie, czy ci seniorzy odpowiadają na Wasze propozycje? No właśnie nie. I to jest właśnie to. Ja mam pomysł, no. Zlecić panu doktorowi za skierowania i będzie. Kończąc temat seniorów, powiem tak. Bierzmy się wszyscy jako sołtysi do roboty. Tak jak powiedziała koleżanka, że właśnie sołtysi nie odpowiadają, nie sołtysi, tylko starsze osoby nie odpowiadają na nasze zaproszenie. Uczyńmy wszystko, żeby ich zachęcić, żeby odpowiedziały na nasze zaproszenie, bo jak my ich nie ruszymy z tych chałup, jak my ich nie ruszymy jako sołtysi, to nikt ich nie ruszy. Nawet doktor przepisze im rehabilitację na festynie, to oni nie przyjdą. Ale jak wy do nich pójdziecie i powiecie, słuchajcie, mamy coś dla was, nie ma sprawy. Oni chętnie przyjdą, oni mają dużo czasu, dużo pomysłów. Serdecznie dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Temat bardzo ważny, Szanowni Państwo. Tak na koniec jeszcze, Szanowni Państwo, jest inicjatywa dyrektora szpitala Chojnickiego, Macieja Polasika, pana starosty Chojnickiego, wspólnie z miastem Chojnice, gminą Chojnice, żeby w nadchodzącym roku kompleksowo wyremontować oddział ginekologiczno-położniczy w Chojnickim szpitalu, żeby nasze rodzące nie uciekały do Tucholi i gdzie indziej. Przedsięwzięcie ma kosztować 2 miliony złotych. Ponad milion to starostwo powiatowe chce przeznaczyć na ten oddział. Tu jest członek zarządu Stenia Majska-Kilkowska, to doskonale jest zorientowana w temacie. Miasto Chojnice ma kupić nowoczesną USG, natomiast my w proporcji do demografii w kwocie około za 300 tysięcy USG, my za 150 tysięcy. Jest prośba, to tych pieniędzy nie ma w budżecie jeszcze. Za 150 tysięcy 3 łóżka położnicze. Także oczywiście gabinety z łazienkami indywidualnymi, z możliwością, że partner będzie w tych trudnych, ważnych, życiowych chwilach. Tak jak jest w Tucholi, taki model. Także oczywiście jest to dosyć cenna inicjatywa. Szanowni Państwo, temat, który też często jest ostatnio u mnie poruszany, to wynajem sal gimnastycznych przez naszych mieszkańców. Wiem, że na przykład sołectwo Chojnicki przeznacza chyba prawie 6 tysięcy złotych na rezerwację wynajmu sali gimnastycznej w Harzykowach dla grup ćwiczących sołectwa Chojnicki. I bardzo dobrze. I bardzo jako przykład podaję, tak, bo ja wiem, że większość.
Oczywiście nasze szkoły nie zarabiają na wynajmie sal gimnastycznych. To jest zwrot kosztów eksploatacyjnych. To nie tylko prąd, to nie tam trochę tej wody, ale i sprzątaczka, tak, po tych godzinach ona tam po prostu jest. Natomiast, szanowni państwo, też słyszę argumenty, że jakiś sołtys, jakaś Rada Sołecka nie chce finansować. No tak, ale ten sołtys, Rada Sołecka mówi tak, kiedy było spotkanie, kiedy prosiliśmy, żeby ta młodzież coś na rzecz sołectwa zrobiła, to się odwrócili plecami do sołtysa. To jest wasz instrument w tej chwili oddziaływania. Jesteśmy za tym, żebyście finansowali wynajem sal gimnastycznych dla waszych mieszkańców, ale przepraszam, za Bóg, zapłać to nawet ktoś się nie modli, tak? Czyli jeśli te panie aerobik, bo też słyszę tak, ale panie wójcie, to są dzieci z podstawówki. No okej, okay, ale co, w szkole, w ramach zajęć szkolnych nie mają sali gimnastycznej, czy akurat w tym momencie muszą mieć bezpłatną salę? Także szanowni państwo, to wy jako sołtysi, rady sołeckie, samorządy wiejskie macie to prawo decydowania, komu finansujecie, komu nie. Nie musicie, możecie, to jest wasza decyzja. I szanowni państwo, dzisiaj też otrzymaliście mój artykuł tradycyjnie na tej ostatniej naradzie, wykaz najważniejszych inwestycji. Oczywiście Rada Gminy to zatwierdzi lub nie. 29 grudnia, tak jak wspomnieliśmy, jest sesja Rady Gminy. Zwróćcie państwo uwagę, 51 milionów inwestycji. 51 milionów inwestycji. Trochę inwestycji jest przechodzących z tego roku, ale tylko trochę. Natomiast większość to są nowe, duże inwestycje. Duże inwestycje. Także nie będę komentował tutaj tych inwestycji. Ja, kiedy wy to dostaliście, to jeszcze było pisane w momencie, kiedy pewne kwoty tutaj nie były jeszcze wpisane. Ale na przykład, już mogę podać, że już jest rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi krajowej 25. Zanarty Czuchów. 116 milionów. Firma z Inowrocławia, 2 lata czas realizacji, łącznie z budową ścieżki rowerowej. Czyli po Berlince 22 przyszedł czas teraz na drogę też 25. Szanowni państwo, już kończę. 12-13 stycznia, dokładnie, dzisiaj mamy piątek, dokładnie za 4 tygodnie, organizujemy dla rodziny samorządowej wyjazd szkoleniowy do Ustki, do tak zwanej Wenecji. Jak ktoś nie był jeszcze w Wenecji, to ma okazję być w Wenecji. 12-13 stycznia z osobami towarzyszącymi, oczywiście tam będzie też szkolenie dla radnych sołtysów. Także jedną noc spędzimy w Ustce, na koniec kadencji, że tak powiem. Także serdecznie wszystkich po prostu zapraszam. Zgłoszenia przyjmuje pani sekretarz, bo musimy wiedzieć, ile miejsc zarezerwować, jaki autobus. Szybkiego genia za kierownicą nie chcemy, bo to jest zbyt duże ryzyko dla naszego bezpieczeństwa, ale ja nie mówię o jego zdolnościach kierowniczych, tylko o jego teraz możliwościach zdrowotnych, tak? Tylko w tym kontekście. Także szanowni państwo, bardzo polecamy za 4 tygodnie, z piątku na sobotę, gdzieś o 13:00 wyjazd przed starostwa. Serdecznie polecamy z osobami po prostu towarzyszącymi. Już nie wnikamy, czy Danka Oboda weźmie męża, czy nie męża, już to nie wnikamy. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? Czy pan przewodniczący rady, bo za chwileczkę też w symboliczny sposób złożymy życzenia, ale przed życzeniami ewentualnie... bardzo proszę. Jeżeli można, to tak troszkę krytycznie, ale proszę mi wybaczyć. Ja dziękuję za całoroczną współpracę, ale zwróciłem uwagę, zwracamy uwagę na to, co się dzieje podczas sesji. Bardzo pragniemy państwa sołtysów widzieć na sesjach w liczniejszej grupie. Nie wszyscy na sesjach się pojawiają. No i po przerwie prawie wszyscy sołtysi opuszczają sesję. Zostają właściwie radni, zostają dyrektorzy wydziałów, zostajemy w niewielkiej liczbie. Także jeszcze raz powiem, proszę mnie źle nie odbierać, ale proszę pozostańcie do końca sesji. Skoro jestem przy słowie, to życzę dużo zdrowia, życzę radosnych, zdrowych, rodzinnych świąt. Wszystkiego dobrego. Dobrze, pan sołtys. Proszę państwa,
wykorzystując moment, że jest dużo sołtysów, nie ukrywam, że na naszym koncie, który prowadzi Iwona razem z Kasią, zostało jeszcze trochę pieniędzy. Nie powiemy teraz wam ile, bo to jeszcze będziecie robić cuda. Po prostu, nie wiem, jak wam się podobał wyjazd ostatni. Super, no to bardzo ładnie. I teraz ja wam dam takie zadanie do myślenia, bo dostaję kwota i żeby ją wykorzystać. Czy na wiosnę zrobimy sobie wyjazd? Ja myślę, że decyzją będzie większość głosów, tak? Nie mogę, naprawdę. Czyli wychodzi na to, że będę do każdego osobna dzwonił. Proszę? Nie. A drugie, no kto co wymyśli, no jeżeli ktoś stwierdzi, że ma być zrobiony grill czy zabawa tutaj, no to mówię, przegłosujemy większość głosów. Dziękuję. Kochani, ze względu na zagrożenie covidowe nie będziemy sobie już indywidualnie składać życzeń. Każdy wiadomo, że życzy sobie od serca. Także w tej naszej rodzinie samorządowej, w imieniu tutaj tych siedzących obok mnie, w imieniu własnym, w imieniu dyrektorów, zaproszonych gości, życzymy wam wszystkim zdrowych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Nowego roku jeszcze sobie nie życzymy, bo tak jak tutaj pan przewodniczący zasugerował, chyba wszyscy spotkamy się jeszcze 29 na sesji budżetowej. Szanowni państwo, zdrowia, 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 szczęścia i abyśmy w te święta nie byli samotni. Samotnym to nie ten, który mieszka sam, tylko samotnym to jest ten, który nie ma przyjaciół, nie ma znajomych. Także abyśmy nie byli samotnymi, wszystkiego najlepszego. W tej konwencji taka 10-minutowa przerwa.